Kochani, jakiś czas temu poszedłem odwiedzić znajomych, którym nieco wcześniej urodziło się dziecko. Piękna dziewczynka, cudowna rodzina, ochy i achy, no jeden wielki zachwyt. W pewnym momencie, z właściwą sobie ignorancją na temat wychowywania tak małych dzieci, pytam, czy młoda już coś mówi. Wtedy matka spoważniała nagle, spojrzała na mnie, na swoją córeczkę, a potem jakby przed siebie i wycedziła przez zęby: tak, ostatnio powiedziała pierwsze słowo, baba. I nie wiadomo, czy chodzi o ojca, czy o teściową, która z nami mieszka. Rozbawiło mnie to wewnętrznie, bo no to chyba coś naturalnego, że matka chciałaby, żeby pierwszym słowem na ustach dziecka było słowo mama. A ojcowie pewnie marzą gdzieś w skrytości serca, żeby dziecko doceniło ich rolę w swoim życiu i żeby pierwszym wypowiedzianym słowem było tata. Tak czy inaczej, pierwsze słowa, bardzo ważny moment w życiu dziecka i rodziców. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy pierwsze słowa Jezusa, ale nie są to słowa z nadkołyski, ani nawet z okresu dzieciństwa naszego Pana. Są to pierwsze chronologicznie zapisane przez Jana w jego Ewangelii słowa Jezusa. Wszystko zaczęło się od świętego Jana Chrzciciela, który swoim uczniom dość enigmatycznie opowiedział o Jezusie, pokazując na Niego, powiedział: oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nic to pewnie nikomu nie mówiło, ale było na tyle intrygujące, że dwóch spośród uczniów Jana wybrało się w drogę za Jezusem. W pewnym momencie Jezus odwrócił się i powiedział w ich stronę następujące słowa: czego szukać? I nie są to tylko słowa zirytowanego wędrowca, który nagle orientuje się, że jest śledzony. Są to słowa poniekąd uniwersalne, dotyczące nie tylko tych dwóch zainteresowanych, ale każdego, kto otwiera Ewangelię Janową. To jest jakby manifest programowy. Po coś ty tę księgę wziął? O co tobie chodzi w życiu? Czy ty już wiesz, czego ty szukasz? To są pytania z rodzaju ciężkich gatunkowo, nieprawdaż? I dlatego zainteresowani w tej Ewangelii nie odpowiadają wprost, tylko mówią: a gdzie ty mieszkasz? I to też nie jest pytanie o adres. Przez dobór słów ewangelista dał do zrozumienia, że chodzi o zupełnie głębsze pytanie, a mianowicie: skąd ty jesteś rodem? Skąd ty pochodzisz? Gdzie ty masz swoje korzenie? Co jest takiego intrygującego w tobie, co kazało nam wybrać się w tę podróż za tobą? O co tu z tobą chodzi? Wtedy Jezus mówi: chodźcie i zobaczcie. Zarówno słowo szukać, jak i zobaczyć mają w Ewangelii Janowej bardzo prominentne znaczenie. I na tym właśnie rozpięta jest Ewangelia Janowa, na tym napięciu pomiędzy szukaniem a znalezieniem. Znalezienie bardzo często opisywane jest jako zobaczenie. Pamiętamy Piotra i drugiego ucznia, który przybiegł z nim do grobu. Najpierw Piotr wszedł, zobaczył tam płótna pozwijane, potem ten drugi uczeń i ewangelista komentuje to tylko tak. Ten drugi uczeń wszedł, zobaczył i uwierzył. Zobaczył i uwierzył. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Więc Pan Jezus, kiedy wracając do tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi do tych chłopaków: chodźcie, zobaczycie, mówi do nich: przekonacie się i uwierzycie, nie będzie trzeba wiele słów. I faktycznie mamy tutaj dalej w dalszym ciągu komentarz, że oni zostają z Jezusem, to znaczy zamieszkali z Nim, stworzyli więź, stworzyli wspólnotę i dzięki temu, że coś przeżyli, że zrodziła się relacja, oni mogą promieniować tym na otoczenie i sprowadzają innych, nowych, w tym Szymona, który zwany będzie Piotrem, którzy to dołączają do tego gremium. I tutaj niesłychanie ważna jest rola osób trzecich. Apostołowie sami są tymi misjonarzami. Jezus jednych powołał, a drudzy przez to, że przeżyli coś, już zarażają innych. To jest także coś, co dotyczy nas, bo my wszyscy, albo w większości, otrzymaliśmy wiarę w pewnym depozycie. Ktoś nam ją przekazał, od kogoś się jej nauczyliśmy. Jest tylko kwestią niezwykle ważną, czy była to wiara żywa, czy raczej taki chłodny depozyt. No właśnie,
W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o Samuelu, młodym Samuelu, chłopaczku, który przy świątyni w Shilo, gdzie wówczas przebywała Arka, uczy się, jak być członkiem personelu sanktuaryjnego. Historia tego chłopaczka jest niesłychanie ciekawa, bo jego matka Hanna była przez długi czas bezpłodna, aż przyszła wreszcie na którąś z kolejnych dorocznych pielgrzymek do Shilo i tam błagała Boga o dar macierzyństwa i wyprosiła go sobie. Obiecała przy tym, że jeśli urodzi się chłopiec, odda go na wyłączną służbę do tego sanktuarium. I faktycznie tak się dzieje, kiedy odstawiła go od piersi, a w tamtych czasach mogłoby być to w wieku mniej więcej 3 do 5 lat dziecka, przyprowadziła go do świątyni, żeby tam dalej uczył się, jak wiernie Bogu służyć w pobliżu tego, co uosabiało jego obecność wśród narodu izraelskiego, Arki. Środowisko, w którym miał dorastać Samuel, nie było najbardziej twórcze. Jego mentorem miał być Heli, kapłan tego sanktuarium, który, umówmy się, jako ojciec się nie spisał. Jego dwaj synowie, również kapłani, po prostu byli jednym wielkim zgorszeniem dla wszystkich przychodzących do sanktuarium. Nie dość, że kradli z ofiar składanych Bogu, kradli mięso, to jeszcze uprawiali nierząd z kobietami z personelu przysanktuaryjnego. To wszystko było po prostu w biały dzień, w majestacie dnia, a Heli nie znalazł w sobie wystarczającej siły, by skarcić tych ludzi, by zaprzestali tego procederu. I to niestety, wydaje się, nie rokowało dobrze, gdy chodzi o jego umiejętności wychowawcze pod względem właśnie wychowania Samuela. A jednak w tym toksycznym środowisku Bóg przemawia do Samuela wprost. I pomimo całego piękna tego objawienia, Samuel potrzebuje bardzo kogoś trzeciego, jakiejś trzeciej osoby, jakiegoś innego człowieka, który mu powie, co się dzieje. Heli jest tym trzecim, który mówi mu, spokojnie, nie biegnij tutaj do mnie następnym razem, kiedy usłyszysz ten głos, tylko Panu powiedz, mów, bo sługa twój słucha. Kiedy rzeczywiście po raz kolejny Pan mówi do niego, Samuelu, a Samuel odpowiada, mów, Panie, bo sługa twój słucha. I to jest, kochani, to jest najpiękniej opowiedziana praktyka wiary. Co to znaczy w praktyce? Mów, Panie, bo sługa twój słucha. Jestem wsłuchany w Ciebie, Boże, bo taka jest moja z Tobą relacja. Nie jestem tylko słuchaczem, który oszukuje samego siebie, albo który jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, tylko jestem cały nastrojony na słuchanie. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy niestety o takich ludziach, którzy tak słuchają, żeby nie usłyszeć. I Paweł musi ich za to bardzo strofować. Chodzi o członków Kościoła w Koryncie. Paweł wraca tutaj do tematu, który niestety jest jak nowotwór toczący to środowisko. W majestacie wiary, albo doktrynalnie nawet ubrawszy grzech, pewne piórka pobożności, niektórzy Koryntianie po prostu oddają się rozpuście. W jaki sposób? Słyszeli od Pawła, że są ludźmi wolnymi, że już nie podlegają żadnej władzy, grzechu, śmierci itd. Są ludźmi wolnymi, wobec tego wszystko im wolno. I jeśli tak, jeśli zgodnie z wcześniej przyjętą tradycją, w której wyrośli życie ludzkie, to w ciele liczy się tylko w tej sferze duchowej. Ciało jest wobec tego narzędziem, które ostatecznie się nie liczy. Wobec tego nierząd, taki nawet gdzieś tam na niwie jakiejś pogańskiej świątyni, nie jest niczym złym. Oni mówili, wracając, wszystko mi wolno. Zatem gdzie tu jest grzech? I tak właśnie w doktrynalne piórka ubrawszy tę swoją niegodną chrześcijanina postawę, po prostu funkcjonują sobie w łonie tej wspólnoty i Paweł może nawet nie tyle ma pretensje do nich, co do reszty wspólnoty, że oni nic z tym nie robią, podobnie jak Heli nie robił nic z grzechem swoich synów. To, że można tak odwrócić kota ogonem, że nagle coś, co dobre nie jest, stanie się prawie błogosławione, to my wiemy i w naszych czasach. Na przykład pamiętam z wielu rozmów,
jak ludzie, którzy zamieszkują razem bez ślubu, nie ma przeszkód, żeby nie zawarli związku małżeńskiego, ale mówią tak, no przecież my się kochamy, a Jezus mówił, żeby się kochać, prawda? My nikomu nie robimy krzywdy, my po prostu się kochamy i niech nam Kościół pobłogosławi. Jak można odwrócić kota ogonem? To już Paweł wiedział i to już Koryntianie pokazali. A tymczasem Paweł mówi, chwileczkę, wróćmy do zdrowej nauki i chwileczkę, nie róbmy z ciała siedliska rozpusty. To nie jest tak, że ciało, to co robisz z ciałem, nie ma wpływu na twoją duszę. My jesteśmy, twoje ciało, mówi Paweł, jest po pierwsze własnością Chrystusa, bo powiedziałeś, chcę dać się Chrystusowi na wyłączność, więc kiedy teraz idziesz i uprawiasz nierząd i niby to się dzieje tylko w sferze ciała, to przecież też czynisz coś niegodnego z własnością samego Chrystusa, prawda? Po drugie, ciało jest świątynią Ducha Świętego, nieprawdaż? Przecież otrzymaliśmy Ducha Świętego, On w nas zamieszkał, On nas porusza do działania. Jesteśmy przez Niego animowani. Charyzmaty, dary Ducha Świętego, przecież gdzie one zamieszkały? W ciele, nieprawdaż? Przez ciało zostają uwidocznione. Zatem nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. I lepiej, żeby taką nienaruszoną świątynią świętą pozostało, a nie, żeby było siedzibą jakichś po prostu demonów. Paweł przestrzega przed takim oto okrzepnięciem w wierze, gdzie wszystko się już zmieści w imię czy w majestacie wiary. Dzisiejsze czytania mówią dużo o tym, że potrzeba nam osób trzecich, które z zewnątrz nam albo nas podprowadzą do Jezusa, albo z zewnątrz nam podpowiedzą, że kurs jest niewłaściwy. I to jest święty Paweł, to jest jego rola dzisiaj. Dlatego nie lekceważmy swojej roli jako tych osób trzecich, bo po pierwsze, my transmitujemy wiarę na jakiejś częstotliwości i na ile jest to wiarygodne, na ile my jesteśmy rzeczywiście świadectwem, to jest nie bez znaczenia. I po drugie, my też mamy swój rozum i poniekąd jesteśmy w stanie, nawet bez ogromnego przygotowania teologicznego, nazwać pewne rzeczy po imieniu. Zło złem, a dobro dobrem. I kiedy trzeba, nie możemy milczeć. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.